Wielkanocna kolejka w Ewiner drugiej lidze już za nami. Przyniosła ona dwie wielkie rywalizacje na szczycie tabeli, które nie rozczarowały. Zapraszamy na podsumowanie świątecznego grania. Tak wygląda zestaw par 28 kolejki Ewiner drugiej ligi. W niej uwagę przykuwały przede wszystkim starcia lidera Stali Rzeszów z trzecim Ruchem Chorzów oraz wicelidera Chojniczanki z czwartym Motorem Lublin. Kolejkę rozpoczęliśmy piątkowym meczem w Kaliszu, gdzie KKS grał z Pogonią Siedlce. Na ławkach rezerwowych zabrakło zawieszonych za kartki trenerów Bogdana Zająca oraz Damiana Guska. W pierwszym kwadransie zaatakowali Siedlczanie. W 12 minucie w pole karne zacentrował Wiktor Preuss, a efektownym wykończeniem popisał się Robert Majewski. Dla środkowego obrońcy Siedlczan to już czwarte trafienie w tym sezonie. Odpowiedź KKS-u nadeszła przed upływem pół godziny. Po dograniu Adriana Łuszkiewicza najlepiej w polu karnym zachował się Nestor Gordillo i zrobiło się 1-1. Sytuacja gospodarzy, którzy chcieli pójść za ciosem, pogorszyła się kilka chwil później, gdy za drugą żółtą kartkę z boiska wyrzucony został Łuszkiewicz. Z przewagi liczebnej Siedlczanie skorzystali jeszcze w pierwszej odsłonie, gdy świetny strzał zza pola karnego oddał Marcinho. Dla Brazylijczyka to pierwsze trafienie w barwach Pogoni. Kaliszanie chcieli odpowiedzieć w 41 minucie, jednak ze strzałem z rzutu wolnego Kaszuby poradził sobie w Adach. Drugą połowę mocno mogła rozpocząć Pogoń, ale po główce Górskiego doskonale interweniował Krakowiak. 5 minut później nieoczekiwanie zaatakował KKS, a efektownym strzałem do wyrównania doprowadził Jakub Staszak. KKS-iacy po raz drugi odrabiają straty i tym razem udało im się to mimo gry w osłabieniu. Po godzinie Kaliszanie mogli nawet objąć prowadzenie, a w sytuacji 1-1 Putne powstrzymał w Adach. W 71 minucie zza pola karnego po raz kolejny swojej szansy szukał Górski, jednak znów górą był Krakowiak. Chwilę później drugą żółtą kartkę obejrzał Bartłomiej Putno i KKS nieoczekiwanie został w dziesiątkę. Siedlczanie, grając w przewadze dwóch zawodników, dążyli do wykorzystania tej sytuacji. W 85 minucie oblężenie bramki KKS-u, dwoi się i troi Krakowiak, a przy dobitce głową Macieja Górskiego był już bezradny. 14 trafienie snajpera Pogoni, które przechyliło szale zwycięstwa na korzyść gości. Po pełnym emocji, zwrotów akcji i ładnych trafień meczu, ostatecznie Siedlczanie wygrali 3-2. Pozostałe mecze 28 kolejki Ewiner drugiej ligi rozegrano w Wielką Sobotę. Najpierw jesteśmy w Suwałkach. Tutaj znajdujące się w strefie barażowej Wigry mierzyły się z niepoddającym się w walce utrzymanie Hutnikiem Kraków. Wigry zaatakowały w 24 minucie, ale przy próbie Mateusza Lewandowskiego dobrze skrócił kąt i interweniował Frasik. Do kuriozalnej sytuacji doszło przed upływem pół godziny. Wycofujący piłkę Bojan Gwozdenowicz zamiast podać do Zocha trafił do własnej bramki i w ten nietypowy sposób Hutnik objął prowadzenie. Gospodarze odpowiedzieć mogli w doliczonym czasie pierwszej części. Po centrze Michalskiego strzelał Mateusz Lewandowski, jednak dobrze spisał się Frasik, a dobitka Tomasza Lewandowskiego została zablokowana i do przerwy nieco niespodziewanie przewagę mieli goście. W drugiej połowie do odrabiania strat przystąpili gospodarze. Już w pierwszej akcji po zmianie stron w polu karnym sfaulował Jurkowski i Wigry miały rzut karny. Jedenastkę na gola pewnym strzałem zamienił Mateusz Lewandowski i Suwalczanie doprowadzili do wyrównania. Podopieczni Grzegorza Mokrego chcieli pójść za ciosem i ta sztuka udała im się w 60 minucie. Z ogromnego błędu Frasika skorzystał Mateusz Lewandowski. Drugie niecodzienne trafienie w tym meczu, a dublet na swoim koncie ma już snajper Wigier. Na tym jednak nie koniec. 8 minut później po centrze z rzutu wolnego ostatecznie najlepiej zachował się Mateusz Lewandowski i w taki sposób skompletował hat-tricka. Dzięki temu wypożyczony zimą zawodnik stał się najlepszym strzelcem Suwalczan w tym sezonie. Hutnik był bezradny, choć tutaj widzimy strzał Elorana, z którym poradził sobie Zoch. Wigry jeszcze raz skutecznością popisały się w 75 minucie. Wówczas po centrze z rzutu rożnego piłka trafiła na głowę Tomasza Lewandowskiego i tym razem to środkowy obrońca Wigier wpisał się na listę strzelców. Hutnik zrezygnowany, a w 78 minucie nie najlepiej w niezłej sytuacji uderzył Kitliński. To już końcowe fragmenty. Po sprytnie rozegranym rzucie wolnym w polu karnym sfaulowany został Michał Żebrakowski. Po chwili jedenastkę na gola zamienił sam poszkodowany, przypieczętowując triumf swojej drużyny. Wigry po efektownej drugiej połowie wygrały z Hutnikiem 5-1. Godzinę później rozpoczęło się spotkanie w Elblągu. Podbudowana ostatnim zwycięstwem we Wronkach Olimpia 3 punktów szukała w rywalizacji z Wisłą Puławy. Goście z pierwszą szansą w 18 minucie. Po dalekim wyrzucie z autu ogromne zamieszanie w polu karnym, po którym skuteczny strzał zdołał oddać Krystian Bracik i Wisła otworzyła wynik.
Olimpia w pierwszej połowie oddała jeden groźny strzał, jednak Krawczun ostatecznie nie mógł cieszyć się z trafienia. W drugiej połowie znów w natarciu Wisła. W 62 minucie doskonałą paradą po strzale Drozdowicza popisał się Dudek. 6 minut później sprawdzony został także drugi z bramkarzy, Bartłomiej Gradecki, spisał się bez zarzutu. W 76 minucie szanse Olimpii na wyrównanie nieco spadły, gdy za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Kamil Węgier. Końcówka meczu należała do Beniaminka z Puław. Najpierw groźny strzał oddał Paluchowski, a kilka chwil później piłka nawet wpadła do bramki gospodarzy, ale ten gol nie został zaliczony. W doliczonym czasie świetnym podaniem wykazał się Carlos Daniel, a kropkę nad i postawił Emil Drozdowicz. Wisła pewnie wygrała w Elblągu 2-0. Z Elbląga wędrujemy do Stężycy, gdzie doszło do starcia sąsiadów z tabeli, czyli 9 Raduni z 10 z niczem Pruszków. Już w 4 minucie do wysiłku po potężnym strzale Łuczaka zmuszony został Misztal. Kolejna akcja Raduni w 20 minucie. Po dobrej kombinacji skutecznym wykończeniem popisał się Radosław Stępień i gospodarze wyszli na prowadzenie. Przewaga ta mogła zostać podwojona w 40 minucie, jednak Lizakowskiego powstrzymał Misztal. Znicz do wyrównania mógł doprowadzić tuż przed przerwą, ale ta główka minimalnie minęła bramkę. Goście z Pruszkowa do remisu dążą w dalszym ciągu po przerwie. Najpierw dobry strzał oddał Nagamatsu, a następnie po podaniu Japończyka niecelnie uderzył Gabrych. W 78 minucie po dwóch żółtych kartkach boisko musiał opuścić Chręciar, a wynik 1-0 utrzymywał się aż do 83 minuty. Wówczas dobrze zacentrował Kosznik, a skutecznie wykorzystał to Janusz Surdykowski. Duet doświadczonych zawodników sprawił, że Radunia jest blisko końcowego triumfu. Co więcej, 4 minut później kolejna akcja gospodarzy. Tym razem dograł Lizakowski, a na 3-0 podwyższył Dawid Retlewski. Rozpędziła się w końcówce Radunia i na tym nie chciała poprzestać. Chwilę po tym trafieniu jeszcze jedno natarcie, a tym razem na listę strzelców wpisuje się Janusz Surdykowski, który notuje dublet, a Znicz jest już na kolanach. Efektowny finisz Raduni. W doliczonym czasie po wrzutce Nowickiego efektownego gola strzela jeszcze Wojciech Łuczak, który w pięknym stylu pieczętuje wygraną swojej drużyny. Po niesamowitej końcówce Radunia rozbiła Znicz aż 5-0. Czas na wizytę w Ostródzie. Najsłabsza drużyna Ewiner drugiej ligi Soku podejmował notujące passe 5 kolejnych porażek rezerwy Śląska Wrocław. W premierowym kwadransie dwukrotnie swojej szansy szukał Samiec Stalar, ale żaden z jego dwóch strzałów nie trafił do siatki. Sokół sytuację stworzył po ponad pół godzinie i okazał się skuteczniejszy. Po indywidualnej szarży strzał oddał Kurowski, odbił piłkę Burta, ale podwójna dobitka Dawida Wojtyry okazała się zabójcza. Radość Sokoła nie trwała jednak zbyt długo. 180 sekund później po zagraniu Samca Talara strzał oddał Sebastian Berger i w ten sposób strzelił on swojego 10. gola w tym sezonie. W drugiej części meczu obie ekipy chciały strzelić zwycięskiego gola. Sokół szansę miał w 62 minucie, jednak nieczyste okazało się to uderzenie. Natomiast Śląsk bramkę mógł zdobyć w 83 minucie, ale próbę Bergiera świetnie zatrzymał Rabin. W końcówce jeszcze jeden strzał Sokoła, ale wynik już się nie zmienił i w Ostródzie padł remis 1-1. Teraz zajrzymy do Krakowa. W stolicy Małopolski wracająca do rywalizacji Garbarnia miała okazję zbliżyć się do strefy barażowej w starciu z 6 w stawce rezerwami Lecha Poznań. W pierwszych minutach zaatakowali brązowi. Po centrze z rzutu wolnego Kleca wybijana piłka trafia do Kacpra Dudy, a ten przy odrobinie szczęścia otworzył wynik. Poznaniacy starali się wyrównać. Najpierw bardzo niecelnie uderzał Norkowski, a w 39 minucie dobrą akcję kolejorza strzałem kończył Goguł, a po chwili skuteczną dobitką wykazał się Tymoteusz Klubś i w Krakowie było 1-1. Tuż przed przerwą Mrozka sprawdził jeszcze Morys i wynik przed zmianą stron nie uległ już zmianie. Druga odsłona zaczęła się po myśli kolejorza. W 50 minucie po centrze Kryga skuteczną główką popisał się Adrian Laskowski, a futbolówka po odbiciu od poprzeczki przekroczyła linię bramkową. Po tym golu role się odwróciły i Garbarnia musiała gonić wynik. W 67 minucie niecelnie uderzał Kacper Duda. Z kolei goście starali się kontrować, tak jak w tym przypadku, gdy w boczną siatkę uderzył Wilak. Ostatecznie wynik utrzymał się i w ważnym starciu w kontekście walki o baraże 3 punkty zgarnęły rezerwy Lecha. Po meczu w Krakowie czas na pierwszy z dwóch hitów minionej serii gier.
W nim wicelider Chojniczanka podejmował bezbłędny w 2020 roku Motor Lublin. Spotkanie z Animuszem zaczęli goście. W pierwszym fragmencie dwukrotnie sprawdzony został Kamil Broda, który interweniował po strzałach Ceglarza oraz Koseckiego. W 26 minucie atakuje Chojniczanka. Na uderzenie decyduje się Tomasz Mikołajczak i mamy 1-0 dla gospodarzy. Wicelider ma przewagę, a Motor musi gonić wynik. Przed przerwą drogi do siatki szukał najlepszy strzelec e-winner drugiej ligi Michał Fidziukiewicz, ale na drodze do celu po raz kolejny stanął Broda. W drugiej połowie wykazać w bramce musiał się także Sebastian Madejski. Najpierw dobrze spisał się po tej główce, a następnie świetnie sparował również mocny strzał Van Hoofela. Motor do końca się nie poddaje. W 91 minucie z rzutu wolnego uderzył Swędrowski, ale znów górą był Broda. Bramkarz Chojniczanki nie dał się pokonać i zachował czyste konto. Tym samym arcyważne 3 punkty zostały w Chojnicach i podopieczni Tomasza Kafarskiego mieli powody do radości. Na zakończenie zaglądamy na stadion lidera. W Rzeszowie Stal grała z trzecim w stawce Ruchem Chorzów, a spotkaniu temu towarzyszyła kapitalna atmosfera na trybunach. W pierwszych fragmentach obie drużyny stworzyły sobie sytuację po stałych fragmentach. W ruchu celnie główkował Kasolik, a po stronie Stali groźnie uderzał Danielewicz, ale dobrze na linii bramkowej interweniował Bielecki. W 31 minucie ponownie sprawdzony został golkiper Chorzowian, tym razem po strzale z dystansu Marczuka. To już druga połowa tej rywalizacji. W 65 minucie Mokrzycki świetnie uruchomił Daniela Szczepana, a niezawodny wiosną snajper nie pomylił się i otworzył wynik. Spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Warto docenić asystenta oraz walczącego o tę piłkę napastnika Chorzowian, który zdołał oddać strzał przed nieco spóźnionym Kaczorowskim. 4 minuty później odpowiedzieć chciała Stal. Strzał oddał Patryk Małecki, po czym piłka otarła się o słupek i opuściła boisko. W 72 minucie ruch miał rzut rożny. Z narożnika świetnie centruje Janoszka, a skutecznie główkuje Konrad Kasolik. Drugi cios Chorzowian i czekający na świętowanie kibice Stali mogli być zaskoczeni takim obrotem spraw. Sytuacja gospodarzy znacznie się pogorszyła, ale nie zamierzali się poddawać. W 82 minucie precyzyjny strzał oddał Kacper Sadłocha i stalowcy złapali kontakt. Asystę na swoje konto zanotował Poczobut i na listę strzelców wpisał się wprowadzony chwilę wcześniej młodzieżowiec. Ruch dwubramkowe prowadzenie chciał odzyskać po tej kontrze, ale w sytuacji sam na sam z Kaczorowskim zbyt daleko wypuścił sobie piłkę Szczepan. Stalowcy o remis walczyli do końcowego gwizdka, ale nie byli oni już w stanie wyrównać. Szampany w Rzeszowie muszą jeszcze nieco poczekać, a święta w lepszych nastrojach spędzano w Chorzowie. Tak prezentują się wszystkie wyniki 28. kolejki e-winner drugiej ligi. W nim w hitowych meczach 3 punkty zgarnęły Chojniczanka oraz Ruch. Ponadto efektowne triumfy odniosły Wigry i Radunia Stężyca. Komplet oczek dopisały również Pogoń Siedlce, rezerwy Lecha Poznań i walkowerem Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Z kolei jedyny remis padł w Ostródzie. W tabeli na czele Stal Rzeszów, której świętowanie zostało odłożone. Chojniczanka do lidera traci 7 punktów, a 2 oczka za ekipą z Chojnic plasuje się Ruch Chorzów. Czwarty jest Motor, który po tej kolejce stracił dystans do czołówki. W strefie barażowej swoje pozycje umocniły natomiast Wigry oraz rezerwy Lecha. W dole tabeli pod kreską niezmiennie Sokół Ostróda, Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Hutnik Kraków. Hutnicy do bezpiecznej pozycji tracą aż 8 oczek. W klasyfikacji strzelców do liderującego Michała Fidziukiewicza zbliżył się Maciej Górski, który strzelił swojego 14 gola w sezonie. Tak wygląda plan następnej kolejki. W niej liderująca Stal zagra we Wrocławiu. Ruch podejmie Radunię, natomiast Motor zmierzy się z KKS-em Kalisz. Teraz chwila na ochłonięcie po ostatnich emocjach, a na podsumowanie następnej kolejki zapraszamy Was już za tydzień. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia!